Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, zarabianiem na rynku kryptowalut oraz na rynku Forex. Ale w tym materiale nie będę rozmawiał w ogóle na temat rynków, a w sumie będę rozmawiał, ale trochę od innej strony. A tak naprawdę to w ogóle nie miał być z tego film, tylko miał być z tego post 3-minutowy, ale z racji, że zrobił mi się z tego 14-minutowy film, postanowiłem wrzucić to również na YouTube'a. Być może do kogoś z Was to również trafi, bo do mnie trafiło to. Do mnie trafiło, ponieważ dlaczego ten film był taki długi, jest taki długi, a nie 3 minuty tak jak chciałem? Ponieważ kiedy mówię Wam coś z życia, coś z serca, to mógłbym o tym mówić i mówić po prostu, bo chciałbym, żeby to do Was trafiło. Chciałbym Wam pomóc. Chciałbym pomóc Tobie, tak jak pomogłem sobie swoimi działaniami. Ale o czym mówię? Zostań do końca, a się przekonasz. Także jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię właśnie do zostawienia subskrypcji, abyś była na bieżąco z kolejnymi materiałami. Okej, ja się zawijam. Znaczy zostaję tutaj dalej, ale się zawijam, bo tak jak wspominałem, to nie miał być film. Okej, teraz przejdę do sedna. Siemaneczko. Zostań do końca, proszę. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Wręcz mam apel do Ciebie. A ten apel brzmi: bądź kreatorem swojego życia. Weź życie w swoje ręce. Dlaczego to mówię? Dlatego, że sam przechodziłem przez drogę, w której męczyłem się, w cudzysłowie, w sumie nie, nie w cudzysłowie, męczyłem się w swoim życiu, jeżeli chodzi o finanse. Żyliśmy, w zasadzie ja, Ula, razem z Hanią, nasza cała rodzina żyła z miesiąca na miesiąc. Często musieliśmy być wspierani przez rodziców po to, aby w jakiś sposób godnie funkcjonować, albo nawet nie godnie, ale z miesiąca na miesiąc, ponieważ zarobki z pracy na etacie nie pozwalały na to, żeby żyć po prostu normalnie, tak? Nie zastanawiać się nad tym, jak idę do sklepu, czy mogę sobie na to pozwolić, tylko wybierać najtańsze produkty, co nie sprawiało mi radości. Takie życie, kiedy musisz się zamartwiać, czy jeżeli samochód się teraz zepsuje, albo dziecko zachoruje, czy ja będę miał na leki. To nie było przyjemne. To życie nie było szczęśliwe, mimo tego, że jesteśmy rodziną, oczywiście tutaj mówimy o innym szczęściu, to nie było to fajne, nie było to takie, jakie każdy z nas by sobie wymarzył. Okay? Czy ja, czy ty, każdy chciałby z nas żyć w pełni szczęścia i nie mieć tych problemów. Problemów, mówię tutaj o problemach finansowych, ponieważ jest to problem, który dotyka większości Polaków. Podejrzewam, że 90% osób, które ten materiał ogląda, to przechodziła przez takie problemy. Jeżeli nie pochodziliście z bogatych rodzin, to wiecie, o czym mówię. Zawsze dążyłem do tego, aby móc samodzielnie zarabiać, aby być właśnie kreatorem swojego życia. W 2018 roku zacząłem zarabianie w internecie. Działam dalej w różnych projektach, które pozwalają mi zarabiać na swoim kapitale. Dodatkowo ja tutaj robię marketing, więc też mam tak jakby dodatkowe to źródło. Jest to taka dźwignia do tych moich zarobków. Jednak 9 na 10 osób nie robi marketingu, albo nawet 9,5 osoby na 10 nie robi marketingu. Przez co w zasadzie może zarabiać mniej, a czasami po prostu nawet nie zdąży zarobić, zanim niestety jakiś biznes po prostu się skończy. Biznesy, tak samo internetowe czy tradycyjne, nie mają żadnej gwarancji zysku i o tym musicie zawsze pamiętać i tego musicie być świadomi. Zawsze będzie ryzyko utraty kapitału. Teraz znalazłem coś dla siebie, okay? Coś, co po prostu, gdzie ja jestem panem swojego losu, ponieważ to ode mnie, od mojego zaangażowania zależy, kiedy i ile zarobię. Nie w 100%, ponieważ są rzeczy, na jakie ja nie mam wpływu. Mówię tutaj o rynkach finansowych, o rynku Forex, głównie o rynku Forex. Ponieważ dlaczego mówię, że nie mam tutaj tej pewności, która tej gwarancji? Ponieważ ja nie wiem, co zrobią banki. Ja mogę przypuszczać, poruszając się według pewnych schematów, według pewnych strategii, mogę przypuszczać, w jaki sposób zachowa się rynek. I jak widzicie w ostatnich materiałach, czy w moich postach, wychodzi mi to naprawdę dobrze, gdzie przez kilka pierwszych miesięcy męczyłem się z tym i traciłem, po prostu traciłem, tak jak większość. Bo prawdą jest, że
70, różne statystyki są, 70% osób na Forexie traci, czy 90% osób na Forexie traci. Tak, ponieważ największym problemem jest nasza głowa, nasze podejście do tego, kiedy widzimy, jak na naszym koncie jest czerwono, kiedy tracimy, kiedy nie gramy cały czas według jednej strategii. Jest tu naprawdę taka bardzo mocna psychologia i każdy z nas inaczej do tego podejdzie. Każdy z nas w innym momencie zacznie zarabiać, w innym inaczej będzie reagował na daną sytuację. Można by było na tym naprawdę długo rozmawiać, dlatego nie będę tego przedłużał, ponieważ to są takie kwestie, o których ja mogę z Tobą porozmawiać prywatnie, jeżeli chodzi o psychologię, o to, przez co ja przechodziłem, jeżeli chodzi o rynek, o swoje straty, które naprawdę czasami były spore, ale nie poddałem się, walczyłem do końca i w końcu trafiłem na strategię, dzięki której od samego początku zarabiam. Od kiedy zacząłem ją stosować na swoim tradingu, czy zacząłem ją stosować, korzystając z narzędzi czy sygnałów w naszej grupie. I właśnie chcę Ci pokazać, w jaki sposób ja zarabiam w 2020 roku na rynkach finansowych, na rynku Forex. Także obserwuj mnie na YouTubie, obserwuj mnie na Facebooku, obserwuj mnie na Instagramie, ponieważ te wyniki będę Wam pokazywał, ponieważ chcę pomóc Ci zmienić Twoje życie. Chcę, żebyś Ty był kreatorem swojego życia. Ja Ci w tym pomogę, obiecuję Ci, że Ci w tym pomogę. Jeżeli Ty się do tego przyłożysz, to wspólnie do tego dojdziemy. I to Ty będziesz zarządzał swoim kapitałem, to Ty będziesz kreował swój pieniądz, to Ty i od Ciebie będzie zależało, ile i kiedy zarobisz. I czy pójdziesz do sklepu i kupisz sobie coś w promocji, czy kupisz sobie coś, co chciałeś sobie kupić od dawna. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Nagradzajcie siebie. Mi dzisiaj Forex postawił takiego minibanda do mierzenia mojego pulsu ITP na siłowni, na treningu. Wcześniej bym sobie czegoś takiego nie kupił. A teraz jeden dzień, jedna zagrywka i mnie na to stać na spokojnie, tak, bez problemu. I tego również właśnie Tobie życzę, żebyś w tym 2020 roku, który dopiero się zaczął, więc jeszcze możesz podjąć to wyzwanie, właśnie coś zmienił w swoim życiu, o ile potrzebujesz cokolwiek zmienić. Być może jesteś osobą, która jest szczęśliwa w 100%, okej? Jeżeli tak, to trzymam za Ciebie kciuki, żeby tak zawsze było, okej? Być może jesteś zdrowy, szczęśliwy, zdrowa, szczęśliwa, ja masz super rodzinę, jesteście wszyscy szczęśliwi, finanse Wam dopisują. Bardzo się z tego powodu cieszę, naprawdę chciałbym, żeby każdy był tak szczęśliwy jak Ty, jeżeli taką osobą jesteś. Ja jestem szczęśliwy, ponieważ jestem kreatorem swojego życia i mogę pozwolić sobie na to, żeby polecieć kilka razy w roku na wakacje, żeby pójść do sklepu i nie patrzeć, ile to kosztuje, tylko po prostu podoba mi się, biorę, tak? Tego nie było wcześniej. Podjąłem kroki, podjąłem ryzyko. Przypomnę Wam, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z zarabianiem w internecie, wziąłem kredyt na 40 tysięcy złotych po cichu, po cichu. Po to, żeby móc spróbować czegoś innego. To było ogromne brzemię, ponieważ Ula o tym nie wiedziała przez 2 czy 3 miesiące. Ja czułem się, wtedy ważyłem około 80 kilo, a czułem się, jakbym ważył 150, bo miałem obciążone barki właśnie tym kredytem. Nie wiedziałem, czy ja zarobię, czy nie. To była decyzja. Ja nie mówię, broń Boże, nie mówię, że ty masz brać kredyty na cokolwiek i zacząć działać. Apeluję tylko do ciebie, abyś podjął decyzję, abyś podjął ryzyko. Bo zastanów się nad jedną rzeczą, czy większym ryzykiem nie jest to, że będziesz tkwić w tym miejscu, w którym w tym momencie jesteś i nie podejmiesz tego ryzyka, po to, żeby cokolwiek zmienić, albo spróbować przynajmniej coś zmienić. Słuchajcie, życie i nasze rzeczy, nasze próby, to, czego chcemy dokonać, to często nie jest to sprint, to jest maraton. Niestety, ludzie najczęściej to by chcieli tak, nic nie robić, leżeć i zarabiać, nie zaangażować się w ogóle swojego czasu, nic kompletnie. Najlepiej mieć wyjebane i po prostu, żeby kasa nam wlatywała do portfela za nic, tak? Ale tak się nie da, tak świat nie jest skonstruowany. Ponieważ aby zarabiać, to musimy albo zaangażować większe środki, albo zaangażować swój czas, albo zaangażować większe środki i swój czas. Także zawsze musimy dać coś od siebie, czy to finanse, czy to środki, czy musimy zaangażować siebie do tego, aby cokolwiek zrobić. Okej? Ja się staram codziennie rozwijać. Codziennie siedzę, oglądam 2-3 godziny sesji edukacyjnych. Ty tego nie musisz robić, możesz robić tego mniej, ponieważ być może nie masz tyle czasu.
Jak wiecie, ja nie pracuję od września, rzuciłem szkołę i zajmuję się tylko zarabianiem w internecie i z tego żyję. Z tego żyje moja rodzina, tylko ja u nas pracuję. Ula nie musi pracować w tym momencie. Może robić to, co chce. Takie jest życie i ja jestem z tego życia naprawdę w tym momencie szczęśliwy. I niech mi nikt nie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, bo tak mówią ludzie biedni, tak może kiedyś ja mówiłem, chociaż nie do końca zawsze się z tym zgadzałem. Okej, nad tym można by było polemizować i tutaj sobie jakieś fakty, argumenty rzucać. Jednak ja tego doświadczyłem i na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że pieniądze są narzędziem do szczęścia. Mogą pomóc nam to szczęście spełnić. Hania, kiedy byliśmy w Bułgarii na wakacjach, powiedziała, że to jest najlepsze, co ją spotkało. Okay? A pracując w szkole, nie pojechałbym z Hanią na wakacje, tylko byśmy byli nad polskim morzem, gdzie pogoda doskonale wiecie, jaka jest. Okej, okay, nie będziemy się nad tym rozwodzić. Apeluję do Ciebie jeszcze raz, bądź kreatorem swojego życia. Bądź kreatorem swojego życia i ja Ci w tym pomogę. Jeżeli będziesz chciała ze mną współpracować w IAM Master Academy, czyli na platformie edukacyjnej Forex, ja Ci pomogę zdobyć abonament za darmo. Pokażę Ci, jak albo co zrobić, żeby zacząć zarabiać na narzędziach, na sygnałach. Pomogę Ci również, ale tego już nie mogę powiedzieć tutaj. W rozmowach prywatnych będę mógł Wam powiedzieć po prostu więcej. Także jeżeli chcecie zacząć działać, podjąć pewne ryzyko, pewne kroki, to zachęcam Was właśnie do podjęcia. Szczególnie, że teraz macie jeszcze początek roku, a jak wiadomo, styczeń, nowy rok, nowe wyzwania. Znacie już moje wyzwanie. Chcę pomóc przynajmniej 100 osobom zacząć zarabiać na rynkach finansowych. Oczywiście nie ja tu będę edukował, ja wam będę pokazywał drogę, ja was pokieruję, a od ciebie będzie zależało, czy z tego skorzystasz. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli ja, uczeń trójkowy, dopiero na studiach tam zacząłem mieć wyższe oceny, bo się trochę przyłożyłem, ale jeżeli ja, taki leń, marny uczeń w szkole, dałem radę, i osiągnąłem sukces, bo ja dla siebie jestem człowiekiem sukcesu. Każdy ma inną miarę sukcesu, o tym też można by było rozmawiać. Ja dla siebie jestem człowiekiem sukcesu, bo w moich oczach ja osiągnąłem bardzo dużo w życiu i w ostatnich kilkunastu miesiącach. Więc ja dla siebie jestem człowiekiem sukcesu i wiem, że mogę osiągnąć jeszcze więcej i będę cisnął mocniej, bo nie ma, dla mnie nie ma sufitu. Dla mnie nie ma sufitu. Nie ma czegoś takiego jak sufit. Po prostu będę cisnął i będę dążył do tego, abyście i wy zmienili swoje życie na lepsze. Jeżeli potrzebujecie takiej zmiany, jeżeli potrzebujecie, to wiecie co zrobić. Macie do mnie kontakt, piszcie. Postaram się wam pomóc. Ale mam również do ciebie prośbę. Jeżeli chcesz już do mnie napisać, to bądź zdecydowany. Ja lubię konkrety. Lubię konkrety. Nie lubię czasu tracić na pitu-pitu. A może ja spróbuję, a może nie spróbuję, a może ja będę chciała się pobawić. To nie ma czegoś takiego jak zabawa. Jeżeli chcesz się bawić z pieniędzmi, to te pieniądze stracisz. To rynek cię zweryfikuje i za chwilkę te pieniądze po prostu stracisz. Albo podejmujemy decyzję i działamy na 100% i dajemy z siebie wszystko, albo po prostu tkwimy w miejscu. I teraz pytanie. Gdzie ty chcesz być za kilka miesięcy? Gdzie ty chcesz być? Czy chcesz być w miejscu, czy chcesz coś zmienić? Okej, okay, mam nadzieję, że w jakimś stopniu to do ciebie trafi, ponieważ jeżeli znamy się dłużej, w cudzysłowie może znamy, być może ty mnie tylko obserwujesz, to wiecie, gdzie byłem, a gdzie jestem teraz. Okej? Okay? Mam nadzieję, że to będzie dla was odpowiednia motywacja. Coś z życia wzięte. Mój przykład. Mój przykład niech będzie dla was. Niech będzie dla was motywacją. A jak chcecie posłuchać więcej na temat mojej historii, to chyba był taki film jak podsumowanie pierwszego roku zarabiania w internecie, gdzie opowiadałem swoją historię. I wtedy jeszcze nie miałem sukcesów. Sukcesy doszły dopiero po kilku miesiącach. Bo powtórzę jeszcze raz. Życie to nie jest sprint. Nie przechodźmy przez życie jako sprint, tylko podejdźmy do pewnych kwestii, szczególnie tam, gdzie musimy dać siebie więcej, dać coś z siebie, że to jest proces, w którym będziemy często upadać. Ale pamiętajcie, że liczy się to, ile razy się podniesiemy, a nie ile razy upadniemy. Bo jeżeli podniesiesz się więcej razy niż upadłeś, to jesteś już zwycięzcą. To jesteś zwycięzcą. I trzymam za to kciuki. Bądź zwycięzcą.
Okej, okay, miało być 3 minuty, jest 14. Ciekawe, czy ktoś z Was w ogóle obejrzał to do końca. Także jeżeli obejrzeliście to do końca, to dajcie znać, że obejrzeliście to do końca. Niech hajs będzie z Wami. Wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia, pomyślności.